Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziwica. Bardzo gorąco serdecznie witamy widzów w telewizji Trwam i też o 21.30 już zapraszamy do Radia Maryja na nasze rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco witamy w naszym studiu pana profesora doktora habilitowanego Witolda Mozalewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, nie muszę przedstawiać, bo, bo to było trochę śmieszne, ale wiemy, że pan profesor jest znany jako ekonomista, wykładowca, pan sam o sobie mówi, że się czuje świetnie jako belfer, takie słowo pan używa, nie, ono nie jest brzydkie, prawda, jest takim słowem... Najszlachetniejsze zadanie uczyć innych, tak moim zdaniem najważniejsza, najważniejsza misja, jaką sobie można wymarzyć, jeśli to można robić ponad 40 lat, a już to robię ponad 40 lat, no to, to chyba, chyba coś ważnego. Ważnego. No jeszcze chcę zauważyć, że jest Pan o, o zamiłowania i też wykształcenia, ale i, i badaczem historii polskiej. Przepiękne, ostatnio książki otrzymałem, dziękuję, od Pana Profesora, ale w ogóle no, zachwyt nad historią Polski. Rozmawialiśmy prawie godzinę przed programem, i na wszystkie tematy, i w prawo, i w lewo, jeśli chodzi o daty. Więc no, gratuluję tej pasji. Panie profesorze, i, i, i pytam, kiedy pan ma czas zgłębiać. To znaczy, moja główna dziedzina, którą się zajmuję zawodowo, e, obiektywnie rzecz biorąc, jest trochę nudna, bo problematyka finansów i finansów publicznych, a w tym zwłaszcza podatków, nie należy do. Porywających, ale w, w, mogę powiedzieć tak. Mimo, że to jest dziedzina, którą bardzo trudno nazwać nauką w takim znaczeniu naukowym, czyli badaw, natomiast jest przedmiotem poznania, bo jest to rzecz potrzebna. Finanse są no, tą częścią wiedzy publicznej, którą no, każde państwo musi mieć, i, 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 no. i tego rodzaju wiedza jest potrzebna, ale ona pozwala no, może chyba to jest najważniejsze w próbie odpowiedzi na pytanie. Ona pozwala obserwować przeszłość i teraźniejszość z bardzo specyficznego, ale bardzo precyzyjnego punktu widzenia, czyli z perspektywy pieniędzy. I patrząc się na to, co się dzieje w finansach publicznych, można bardzo wiele wytłumaczyć i zrozumieć z tego, co było i z tego, co jest właśnie w sferze pozafinansowej. Czyli jest to sposób widzenia świata, który dzięki temu staje się może łatwiejszy, chociaż nie jest to proste do zrozumienia, ale pozwalający jednocześnie widzieć tą część niewidoczną świata, która... Która często ma charakter decydujący. Panie profesorze, umawialiśmy się dawno, dawno temu na te rozmowy, i wtedy pa, wpadł pomysł y, takich rozmów. Polska na progu nowego stulecia niepodległości, bo kończy się pewien etap, ek, okres 100 lat. I teraz no, warto się nad tym zastanowić, na ile to była lekcja odrobiona tego, tych 100 lat, co nas nauczyło to stulecie. I trzecie pytanie, które chciałbym, żeby Pan nam tutaj y, jakoś roz, rozszerzył, czy odpowiedział. Na ile żeśmy się po prostu y, nauczyli y, z, z, tych, z tych lat przebytych, to znaczy jak to wygląda teraz w perspektywie, czy, czy tamtym ludziom było wtedy łatwiej, czy nam jest y, łatwiej, czy im było trudniej, a nam jest teraz jeszcze trudniej, bo tak niektórzy się przekamarzają trochę przy imieninach rozmawiając, niej, że a to dawniej to było wszystko prościej, bo nie było telewizji, a potem były dwa programy, a potem i tak dalej, i tak dalej. Może właśnie zacznę od tego ostatniego pytania, bo ono jest taką, on może, może być kanwą dla tych pierwszych poprzednich problemów. Zacznijmy od tego, że nam się wydaje, że żyjemy w czasach bardzo złożonych. Ten dzisiejsza nasza rzeczywistość słusznie niektórzy słusznie twierdzą, coraz mniej przewidywalna. Coraz więcej jest pytań co do przeszłości, nawet nie tylko tej wielkiej przyszłości, nie tylko tej wielkiej, tak zwanej światowej, ale tego nawet najbliższej pytania, jaka będzie ewolucja chociażby Europy Wschodniej. I z tej, z tej perspektywy staramy się często. W jakiś trochę uproszczony sposób postrzegać przeszłość, że wtedy ten czas był prostszy, że y, może ten determinizm zdarzeń, który wtedy był, wydawał się dość oczywisty i ludzie przed stu laty, wtedy kiedy, y, kiedy się przez tak z dnia na dzień odrodziła nasza Ojczyzna mieli nieco łatwiejszą sytuację, bo łatwiej było, bo prościej było przewidzieć to, co się ma zdarzyć. Nic bardziej błędnego. Tamten czas był bardzo skomplikowany. Nawet można powiedzieć więcej, że ludzie, którzy wtedy, ludziom, którzy wtedy przyszło żyć, mieli w istocie rzecz biorąc przed sobą same tylko pytanie i żadnych odpowiedzi, bo świat ówczesny, ten zwany Belle Skończył się w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny. Przecież przed stu laty jeszcze, jakbyśmy tak równo wzięli dzień do dnia, nikt w maju 1918 roku nie przewidywał to, że w zasadzie wszystkie monarchie europejskie, te liczące się, te mające po tysiąc lat, przestaną istnieć do list w listopadzie tego roku. I nie sądzono nawet... 11 Jaki będzie wynik wojny? Sądzono również, że wojna, wojn, że tak samo było prawdopodobne zwycięstwo państw centralnych, jak i zwycięstwo antanty, e, która zresztą już walczyła tylko na jednym froncie, bo frontu wschodniego już nie było, bo bolszewicy w końcu w interesie Niemiec nie tylko walczyli z Rosją, ale przede wszystkim zlikwidowali armię rosyjską i front Zachodni. I wtedy. Co jest dla nas ważne z tych, z tych po, co te, po co używam tych słów? Żeby uświadomić sobie, że ci ludzie w tamtej epoce też mieli przed sobą więcej niewiadomych niż nam się dzisiaj wyobraża. I jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć pierwszy taki dość banalny wniosek, dość oczywisty, z tego, że nasze spory, które dzisiaj toczymy, które nam się wydają bardzo no, burzliwe i wręcz dzielące nas. Nawet ktoś powiedział, że stanowimy jakieś. Podzieliśmy się na plemiona. Czymże są dzisiejsze nasze spory polityczne i walka polityczna wobec walki, która była przed stu laty? Wtedy ta walka była znacznie bardziej i radykalna, niekiedy nawet w sensie dosłownym krwawa. I nasza scena polityczna ówczesna była jeszcze bardziej podzielona i bardziej nieprzejednana w walce politycznej, zresztą w czasami tej walce niezrozumiałej dla nas już dzisiaj, nie rozumiemy często tych sporów, które wtedy były. W tym pamiętajmy, że my jesteśmy niejako skazani na spór i to, co było... Co wydaje się dla nas? Wtedy wydawało się, i teraz nam się czasami wydaje, że jest czymś destrukcyjnym, że nasze spory nas dzielą i nie, nie tworzą dobra, które byłoby stanie no być czymś wspólnym dla większości, albo przynajmniej coś nas mogłoby połączyć, to my musimy nauczyć się żyć w sporze, ale spór ma oczywiście prowadzić do kompromisu, bo to musi być wola obu stron, ale najważniejsze jest to, żebyśmy się nauczyli tego, że właśnie w sporze często znacznie bardziej, bardziej radykalnym i znacznie bardziej bezwzględnym Kształtowała się Polska przed 100 lat, jednak się kształtowała. Czyli ktoś mówi, czas nam wtedy pomógł. Padały wielkie monarchie, padali zaborcy, rozpadali się w ciągu dni. Przecież między tym słynnym. Yy, no, słynnym wydarzeniem, czyli y, tym informacją, którą otrzymał Wilhelm II w końcu już wtedy o jedyny gracz y, 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 na tej scenie. No, w końcu Warszawa była zajęta przez y, wojska niemieckie. To w Lublinie były, y, była, 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 była okupacja austro-węgierska w Lub Warszawie była niemiecka. To przecież ten najważniejszy gracz sceny między dniem, w którym dowiedział się, że prawdopodobnie. A dowiedział się od swoich przeciwników, którzy byli jego podwładnymi, czyli od znanych nam bardzo dobrze dwóch Feldmarszałków, jednego, dwóch w zasadzie Feldmarszałków Ludendorfa i Hindenburga, że słynnych 39 oficerów, którzy przyjechali z całego frontu, powiedzieli, że nie ma szansy na pokój dopóki Wilhelm jest cesarzem, czyli tak powiedziała jakoby armia. Nie wiemy, jak było to dokładnie, ale to taki stosowny taki zabieg. Oficerowie z frontów powiedzieli, że wojny. Nie nie można już wygrać natomiast nie można zawrzeć pokoju dopóki Wilhelm będzie cesarzem to między tym dniem który był pod koniec października a 11 listopada kiedy on już był kiedy po prostu uciekł ze swojego kraju no to nie minęło raptem dwa tygodnie wszyscy tamtymi wydarzeniami byli zaskoczeni to znaczy świat umiał zaskakiwać i dlatego wyciągnijmy z tego wniosek Biejmy pod uwagę, że świat też nas może zaskoczyć. Ale tylko taka, takie pytanie, czy ówczesny Kowalski, czy Nowak powiedzmy, żyjący pod Pruszkowem, pod Warszawą, gdzieś tam albo między Sejnami a Białymstokiem wiedział o tych sprawach? Czy miał wiadomości takie z Nie miał. Tu się no różnimy? My teraz słyszymy, to znaczy, tu się różnimy pod względem uczestnictwa. Zresztą bierz, bierzmy pod uwagę jeszcze jedną różnicę <laughs> bardzo, bardzo ważną. W tym czasie byliśmy po dwóch latach. Przerażającej okupacji niemieckiej, która była rabunkiem, rabunkiem żywności. Po prostu panował głód. I w zasadzie okupacja 1916-1918 to był rabunek wszystkiego. Między innymi z dachów budynków zdejmowano blaszane rynny, a już nie mówiąc, gdy była tam blacha, bo po prostu, prostu wywożono nie wszystko, cokolwiek, bo wywożono to po to, żeby no, dla przemysłu niemieckiego, żeby mógł z tego produkować łuski czy pociski, czy, czy, czy inne części uzbrojenia. Kraj był wyniszczony, wygłodzony i przede wszystkim ograbiony, a co najważniejsze, ta ilość ta. A część społeczeństwa, użyjmy dzisiejszego słowa, chociaż wtedy to słowo już było, która uczestniczyła w życiu publicznym była znacznie mniejsza, ale było to życie równie bogate i przede wszystkim pełne tych najtrudniejszych sporów. My wolimy, chcielibyśmy, pewnie to jest takim trochę naszą, my jesteśmy zmęczeni sporami politycznymi, uważamy, że one są czymś, co nas bardziej wyniszcza niż tworzy. Ale może zdajmy inne pytanie, skoro wtedy umieliśmy, walcząc często do upadłego ze sobą, bo walczono nie tylko dlatego, że różniła się lewica od prawicy, a, a chłopi, którzy... Ba, ba, chłopi, którzy, b, b, chłopscy działacze polityczni, to dzisiaj mało kto wie, uwierzy w to, obawiali się restytucji państwa polskiego, bo obawiali się również pańszczyz, powrotu pańszczyzny, bo, bo przecież w końcu uwłaszczenie i. i, i... No i zniesienie poddaństwa było, było nazwijmy to działaniem zaborców. Więc niepokoje były dużo bardziej głębokie, a wszystkim była wielka niewiadoma co do przyszłości, bo nikt nie wiedział co będzie później, i nikt nie potrafił przewidzieć czasu, który nastąpił nie tylko w ciągu najbliższych dziesięcioleci, ale nawet lat. Nikt wtedy nie przewidywał drugiej wojny, która potem nas przecież przeorała po raz drugi i zmieniła nasze miejsce w ogóle nie tylko w historii, ale w świecie. Po prostu przesunęliśmy się przecież, jak wiemy, o kilkaset kilometrów na zachód. Czyli byliśmy w Przedstaliśmy przed trudnymi pytaniami, na które nie umieliśmy odpowiedzieć, często najczęściej się myląc co do przyszłości. I teraz przenieśmy to na dzisiaj. Czy stoimy przed równie trudną przyszłością, jeszcze trudniejszą? Jeszcze trudniejszą, bo wielobiegunową, yy, zglobalizowaną w tym również dobrym, jak i bardzo złym tego słowa znaczeniu. Świat się stał transparentny w znaczeniu przepływu również zła. Tego zła najbardziej dosłownego, polegającego na demoralizacji i nawet na tym, co jest y, y, czymś, co można nazwać y, negatywnym wzorcem, który wtedy był nie tak czytelny, czy ludzie pod Sejnami nie mieli tego negatywnego wzorca, teraz negatywny wzorzec jest dostępny dla każdego, tak i pozytywny, co to oznacza, że my powinniśmy, no przynajmniej ja tak rozumiem, rolę. Dziennikarzy, m, wszystkich tych, którzy zajmują się obserwacją tego świata, zaczynając od dziennikarzy, kończąc na y, poetach i naukowcach Duchowieństwie, y, tak. i duchowieństwa, tak jak najbardziej, ci, co patrzymy na nasz świat, prawda? Że zadawajmy pytania co do przyszłości, i uczmy się pokory, takiej, którą wynosimy z przeszłości, a ta pokora mniej więcej zamyka się w słowach, że możemy się mylić, mm. że możemy się mylić, ale dopóki nie będziemy zadawać tych pytań, pytań najtrudniejszych, na przykład od przyszłość naszego regionu świata, nawet z perspektywy Unii Europejskiej. Lepiej się mylić, ale w, w drodze, niż nic nie wiedząc, siedząc. Odwrócić się. Nie możemy się odwrócić, od, bo kto wie, nie umiemy na pewne pytania udzielić sobie odpowiedzi, bo nie umiemy. Oni też nie umieli. Oni A też nie Za dwa lata będzie też Okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej, która też jest lekcją szczególną no, w tym stuleciu. I chodzi o, o społeczeństwo. Bitwa o Polskę, o obronę Europy, do której zostali wezwani, zaproszeni wszyscy, ale w większości właśnie chłopi, włościanie, mieszkańcy normalnych miast odrodzonej Polski. Wielkie nazwiska rzadko padały, prawda? Tak można powiedzieć, tych, tych potockich, czartoryskich i tak dalej. Chyba radziwił się tam pojawił bodajże. Któryś tam był z tego rodu. I, bo mi też o co chodziło, że ten taka, ta, taka, to, to porozumienie społeczne, tak może to jest, śmiesznie brzmi, ale ono się dokonało, prawda, wtedy i to, i to było też przyczynkiem do tego nazwanego cudu, oprócz działania też Pana Boga w tym momencie. Znaczy ten cud to był, to znaczy ten cud ja bym bardziej postrzegał właśnie w tym, co było odbudową, taką szybką odbudową poczucia wspólnoty. Nie były to łatwe czasy wtedy nie zawsze chłop uważał się za Polaka, to był inny czas. To, że dopiero to jest wielka zasługa Edukacji okresu międzywojennego, ale trzeba też uczciwie powiedzieć i zasługa Polski Ludowej, że kiedy wszyscy staliśmy się Polakami, czyli nasza świadomość bycia Polakiem jest tożsama. My jesteśmy tymi samymi Polakami. I pamiętamy ten banknot nawet, ja pamiętam Kościuszko, prawda, taki miodowy kolor, i żywią i bronią. Tak. I... I ciągle się zastanawiam, o co tu chodzi? Jakbym takim. Co teraz, kto żywi kto broni, no a było chłopem. to, a to była przecież w jakim sensie to była? To była w sensie rewolucja w świadomości, bo przecież. Yy... Nasza dzisiejsza definicja polskości jest inna niż wtedy. Ona dopiero wtedy są prapoczątki dzisiejszej naszej definicji polskości, że każdy ten Włościanin, chłopiec jest Polakiem, że ojczyzna jest jedna, nie jest to ojczyzna panów, tylko jest ojczyzną naszych, nas wszystkich. A przecież pamiętajmy co do tego, duch rewolucji był, był, był prawdziwy i wpływy lewicy tej, której niezbyt było daleko do wszelkich rewolucjonistów, a w końcu część Polski odrodziła się przez rewolucjonistów, tych autentycznych chodzących. Z bombami wysadzy, jakbyśmy dzisiaj nazwali ich terrorystami, bardziej to było złożone niż wcześniej, niż, dziś jest, niż jest teraz, było to bardziej złożone i nagle się stał ten cud integracyjny. Czyli nagle zaczęliśmy myśleć podobnie, utożsamiając się z państwem, którego praktycznie nie było albo miało niecałe dwa lata. Prawda? To było wielkie wydarzenie, i przecież toch ten polski chłop stał się tym. Obrońcą ojczyzny, i on się stawał tym innym, nowym obywatelem, który zresztą potem za to często goszczący. Gorzko... Ale właśnie, no, czy, czy potem się do niego ta Polska obiecywana nie odwróciła tyłem? No, mamy chyba gdzieś potem sfilmowane takie przyjęcie w. w gdzie to było? W Nieświeżu. Nieświeżu, tak. tak. I tam wszyscy wokół Piłsudskiego dziękują mu te wielkie rody, że jednak. No, Mogą jakoś żyć godziwie w tym... W tym Polska, rzecz, drugi... Rzeczpospolita była państwem, które po pierwsze było bardzo biedne. My, my nie chcemy patrzeć, albo nie, nie do końca dostrzegamy tej... No właśnie, pan jest ekonomistą. To co mieliśmy wtedy, panie profesorze? Przede wszystkim 1918 straciliśmy rok. rynki zbytu. Nasza gospodarka, państwa, tego, które było przed zaborami, była potęgą ekonomiczną, przemysłową. Kongresówka należała do najbardziej uprzemysłowionych regionów świata, a przecież dołączyła i do tego również część Śląska i, w, i zupełnie przyzwoicie uprzemysłowiona i nowoczesna Wielkopolska i Pomorze. Natomiast to były gospodarki te, zaborcze były skrojone na zupełnie inne rynki. Wydrenowane zbytu. całkowicie? Nie. nie. Były, to były, ten przemysł był budowany. W Łodzi był budowany dla rynku rosyjskiego, przemysł górnośląski był, był budowany dla rynku niemieckiego, a powstało państwo nieporównywalnie mniejsze i przede wszystkim biedne, wydrenowane, po prostu biedne, państwo, które nie miało pieniędzy. Już nie mówiąc na to, żeby na cele społeczne czy roboty publiczne, tylko na to, żeby wyżywić i wy, zapłacić pensję Oficerom i żołnierzom. I ten, to, co było początkiem, to był regres, głęboki regres. I w zasadzie myśmy nigdy, te, myśmy wielkim wysiłkiem w zasadzie utrzymywali stan, z którego, czyli Wstrzymywaliśmy regres ekonomiczny, no i nasz kapitalizm ówczesny był bardzo kapitalizmem głęboko państwowym, bo był to kapitalizm bez kapitalistów, bo oni w dużej części odeszli. raz... pytam, czy, czy, czy to prawda, jak teraz to, ta stoszyta książka przed Gorzka Chwała, tam pisze, że ludzie chodzili w papierowych ubraniach że dochodziło do nawet i prób kanibali i tak dalej. I tak nie była, była, takie Bieda były. była tego do, de, w tym stanie rzeczy, mimo ogromnego wysiłku takiego społecznego, bo przecież państwo było bardzo głęboko lewicowe, przynajmniej u samego początku, w końcu rząd Moraczewskiego, to był rząd głęboko lewicowy. Mało kto pamięta, że na Zamku Królewskim wywiesił czerwony sztandar, prawda? Tego już nikt nie chce dzisiaj ale pamiętać. Ale szybko zciągnął. Tak, ale nikt nie wiadomo, kto go zdjął, prawda? Natomiast tak, tak. był to oficjalny w jakimś momencie, nie nawet się zastanawiano, jaki kolor będzie kolorem, jakie barwy narodowe będziemy mieli. Więc i wtedy przecież ośmiogodzinny dzień pracy pojawia się jako jedno z pierwszych ustawodawstw tego rodzaju i na przykład prawa wyborcze kobiet, na które państwa tak zwane stare demokracje czekały, było to państwo bardzo lewicowe. Z drugiej strony państwo wyjątkowo biedne, biedne, które nie miało, które straciło w dużej części z własną klasę tych, tych jakbyśmy dzisiaj nazywali biznesowodami, Kapitalistów, tych, tak. Tak. tych, którzy mieli pieniądze, państwo ograbione. I tak naprawdę przecież nasza próba industrializacyjna była próbą Industrializacji państwowej, to w dodatku związane z czym? No, z popytem wojennym. Przecież budowaliśmy fabryki zbrojeniowe, a nie, a nie fabryki rynkowe, czyli nie biznes, który zarabiał na siebie. Tylko... No ale z drugiej strony wielkie obszarnictwo było, nieprawda? Wielcy magnaci, hrabiowie, no troszeczkę już. Bardzo niski poziom cen żywności, który w ogóle był jednym z morą naszej znaczy, Niektórzy z tą słusznie twierdzą, że nasza konserwatywna polityka pieniężna okresu międzywojennego była nie była wcale sukcesem, żeby nawet ówcześni, ówcześni ekonomiści, nawet ci, którzy wiązani jeszcze byli z okresem przed, przed no Zamachem Major. to dobrze, no bo ta tak, była dostępna. Tylko, że wieś była biedna, wieś nie zarabiała, zarabiała na tak teraz... niskie ceny żywności powodowały, że wieś miała problemy nie tylko z zapłaceniem podatków, które relatywnie były dużo wyższe niż teraz, ale przede wszystkim wieś nie tworzyła popytu na produkty przemysłowe. Czyli wie... ogromne chłopskie społeczeństwo było biedne i ono nie tworzy było po rynku wewnętrznego. To, co mamy dzisiaj jest ta wspaniała różnica. My teraz budujemy rynek wewnętrzny, czyli popyt konsumpcyjny. To, co było problemem to Polski, to da, było da, da brak popytu wewnętrznego, który był, który mógłby być motorem rozwoju, a przede wszystkim rozwojem produkcji przemysłowej i wzrostu czyli cen. Władysław Stanisław Grabski spał o wiele gorzej niż Mateusz Morawiecki. Przede wszystkim Możemy był powiedzieć. konserwatywny, jeśli idzie o monetaryzm i trochę był sam szacunkiem, bo to jest wielka postać. Czyli nie, no, krytyka nie oznacza, że odmawiamy Podobnie, temu człowiekowi tak. zasług dla ojczyzny, ale był zbyt konserwatywny, polityka pieniężna była, polityka silnego złotego, co nas drogo kosztowała ta polityka, bo to czy obrona kursu złotego zawsze jest drogi, w ogóle utrzymywanie wysokiego kursu. W kraju tak biednym, gdzie ważniejszy był popyt, Słusznie mówili ci, którzy go krytykowali, że trzeba było jednak pójść drogą... Zwiększonej emisji pieniądza, czyli zwiększenia popytu wewnętrznego. Produkować troszkę tych pieniędzy. Tak, żeby zwiększyć popyt wewnętrzny i te pieniądze trafiłyby do przemysłu. Dlaczego? Bo przemysł by, za te pieniądze kupiono towary konsumpcyjne. My już nie jesteśmy takimi konserwatystami w dziedzinie Ekonomii. ekonomicznej, umiemy tworzyć wiele się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się i po tych 25 latach. Tych, które teraz minęły. Oczywiście i tamte, tamte już mniej pamiętamy, ale wiemy, że okres pokoju tak długi, bo to, co jest naszym jednym z największych niedocenianych sukcesów, to jest to, że to mamy ponad 70-letni okres pokoju, niezależnie od perturbacji, jakie były po drodze. a Bo przecież pamiętajmy, dwudziestolecie międzywojenne tak naprawdę trwało nieco ponad 20 lat i skończyło się drugą, jeszcze większą katastrofą niż ja ta. Tak Gdyby było 5 lat później druga wojna, tak. to takie gdybanie, ale. Mówi się, że bylibyśmy całkowicie w innej pozycji. Pytanie tylko, co jest ważne, czy my mieliśmy szansę, od, czy w ogóle była szansa odroczenia w czasie tej katastrofy, kiedy był to czas rewizjonistów? To, co nas to trzeba wyciągnąć jeden z bardzo ważnych wniosków z przeszłości, co zniszczyło system wersalski? Postawa państw, które były zainteresowane rewizją z status quo. I to byli ci dwaj pariasi ówczesnej, ówczesnej Europy. To z jednej strony były weimarskie Niemcy, a potem hitlerowskie Niemcy. Ale z drugiej strony była, było, był, było bolszewicka nawet nie Rosja. Coś, co było w miejscu Rosji, a, 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 a taka Związek Radziecki, który nawet nie miał w, ty, w swojej nazwie państwa, z którym walczył, który przecież w końcu pokonał. Pierwszym pokonanym a, Zwycięstwem bolszewików było zwycięstwo nad Rosją, Rosją. i wy, jej wyeliminowanie jako państwa na tyle dziesiąt lat. I to państwo się, że wojsko podobno zaważyło. Generałowie białoramijscy uwierzyli bolszewizmowi, bo już mieli dość zmęczenia. No w pewnym momencie to nawet ich przyjmował Trocki do Armii Czerwonej, prawda, uznając ich, że część z nich. Pierwsza wielka. Lukaczewski był oficerem rosyjskim przecież, ale pamiętajmy, yy... Pierwsza wielka, tak, wielka hekatomba oficerów, którą my nam się kojarzy o nas z Katyniem. Katynięta. Przedtem taką hektomę przeżyli rofisowie rosyjscy, czyli to oni byli rozstrzeliwani, czyli to była już któryś raz próba Słyska. oczyszczania swojego, niszczenia swoich przeciwników strzałem w tył głowy. I pamiętajmy, że te państwa, te dwa państwa, bo one są dla nas. Dzisiaj gdzie jakaś analogia? Każde państwo silne, które jest rewizjonistą, które podważa status quo, które mówi, nie, ten stan rzeczy mi się podoba, jest zarzewiem. Zmiany w przyszłości. I jeżeli zrozumiemy, że kto jest dzisiaj tym, który myśli w kategoriach rewizji stanu, status quo, czyli nie dąży do jego zachowania, tylko dąży do zmiany tego, co jest dzisiaj, to pamiętajmy, tam są odpowiedzi na nasze dzisiejsze trudne pytania. Ale jeśli by tak porównywać, chociaż to nie jest też dobre, no to obecnie Władimir Władimirowicz jakoś ma tendencję, żeby się porównywać do cara upadłego do tej Rosji potężnej, po... ale jednak zwyciężonej. Nie ma ciągotek do Stalina czy do Lenina. No zdecydowanie. To znaczy my się czasami trochę popełniamy pewien błąd. Akurat mówimy o zagadnieniach, których od lat staram się obserwować i pisać na ten temat. My trochę za bardzo utożsamiamy dzisiejszą Rosję ze spuścizną Związku Radzieckiego. Oczywiście, że ta spuścizna istnieje, bo są ludzie, którzy się wychowali w tamtych czasach, tylko ci ludzie odchodzą. To następne pokolenia, tak jak dzisiaj twarzą Polski... Nie, jesteśmy, nie jest moje pokolenie, które jeszcze pamięta Polskę Ludową, tylko moi studenci lub wychowankowie, dla których Polska Ludowa jest egzotyką. Oni już nie znają tamtych czasów i nawet nie chcą, uważają za bezsens porównywanie Polski Ludowej i czasów obecnych. Ją, syrenę, tak. I to nie ma znacznego znaczenia dla nich. Jakaś część odległej, odległej, nieważnej przeszłości. I podobny problem przeżywa Rosja. Rosja. Rosja oczywiście nie wiemy do końca, czy bardziej będzie rosyjska, czy jakiś wątek ten bolszewicki, który zawsze będzie istniał, przetrwa w świadomości. Ale na pewno jedno jest pewne. Tamtego czasu, który był. Który, który przecież nie tak dawno, ćwierć wieku, to w końcu nie jest tak bardzo dawno. Tamten czas nigdy nie wróci. I te wszystkie słowa o tym otworzeniu imperium bolszewickiego jest myśleniem historycznym. Bolszewizm był przywieziony w pewnym pociągu, prawda? Zresztą wcale nie zaplombowanym, bo tak naprawdę nie był zaplombowany. No, był antyrosyjski. Antyrosyjski. Rosja przeżywa okres pewnej pewne odnalezienia, próby odnalezienia nowej tożsamości. Bolszewizm był agenturą. Taką no, w sensie dosłownym. W sensie dosłownym i mniejszościową agenturą, bo to jest jeszcze bardzo ważne, że był, był wrogi wobec większości, wcale nie miał poparcia większości. Co jest dla nas ważne dla nas dzisiaj. Ja przepraszam, bo tak się Szukajmy się w przeszłości te, na to, co w tamtej przeszłości, I na czegokolwiek nas jest w stanie nauczyć, to szukanie tego. Jeśli jest jakaś analogia, to szukajmy jej dzisiaj. Ale przepraszam, bo ja się oczuję taka żabak skaczy po tych kamieniach, bo to jest stulecie, i ja wiem, że ten, ten czas jest krótki. Mamy jeszcze kilkanaście minut potem słuchacze. Ale panie profesorze, jak to było? Jeszcze ten program gospodarczy, co nas tak zaczęło podźwi podźwigać z tej sytuacji trudnej, no bo państwo powstało, bo wojna bolszewicka za nami jest próba naprawy finansów, ekonomii, minister Grabskiego reformy, po tym wielki krach. Na giełdach amerykańskich, czy nam to zagrażało bardzo mocno, czy okazało się, że żeśmy wypracowali własny sposób radzenia sobie z kryzysem? No, w w, z w, w, w sensie symposium. gospodarczym to trzeba powiedzieć, że znacznie hmm. lepszych mieliśmy polityków gospodarczych w okresie przedmajowym niż po majowym. Dużo lepszych. Przed dużo, tak, tak, przed 20 przed zamachem majowym y, no, można powiedzieć, że nawet ta grupa, wtedy były tak zwane rządy pułkowników, takiego młodego pokolenia, ludzi relatywnie rzecz biorąc młodych. Którzy wywodzili się z otoczenia Józefa Piłsudskiego, jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, to byli oni kiepscy. To trzeba powiedzieć uczciwie. Tam, gdzie ktoś pojawił się, a przecież ktoś powie, w tle był niepułkownik, e, z, przez wszystkich nas świetnie pamiętany, inżynier zresztą. Inżynier, tak, inżynierowie byli ekonomistami, Kwiatkowski. Tak, ale to jest państwowa industrializacja. To jest państwowa industrializacja, Because. bardzo ważna. Tak. I przede wszystkim ze środków publicznych. Ze środków publicznych wszystko to, co zdarzyło, było się ważnego w tym czasie, było ze środków publicznych, czyli to, co nazywamy akumulacją prywatnego kapitału, było bardzo ograniczone. Ściąganie podatku bardzo mocne. Tak, bardzo. I z drugiej strony przeznaczenie tego na cele publiczne, czyli na inwestycje. Wtedy zresztą to było wzorcem powszechnym. To znaczy nie tylko to robił industrializacja Józef Stalin w Związku Radzieckim, ale podobne plany, In, 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 o charakterze inwestycyjnym były w Niemczech i wszędzie ten etatyzm ekonomiczny wtedy był dużo silniejszy niż wolny rynek. Zwłaszcza, że był to okres protekcjonizmu. Co było wielką zasługą międzywojnia, to jest edukacja. To był jeden z największych sukcesów. Największych sukcesów tak naprawdę. Podniesienie poziomu. Tak, tak. Upowszechnienie edukacji. Przede wszystkim utworzenie pewnego wzorca świadomościowego Polaka, z którego zresztą do dzisiaj czerpiemy. To znaczy, on tak naprawdę dopiero wtedy był takim zaczynem, zasiewem pewnego wzorca polskości. To prawda, że Żebyśmy dzisiaj nazywali te rzeczy, jakie one były naprawdę. Przecież wtedy też repolonizowano. Pamiętajmy, że to nie tylko było odnalezienie w nas naszego wątku polskości, który w nas był, tylko zasiew. Tak nawet tego słowa wtedy używano. Zasiew polskości, czyli stworzenie nas Polakami na nowo. Zwłaszcza, że nie wszyscy, to było państwo wielu narodów, nie zawsze najmądrzejsze, jeśli chodzi o swoje mniejszości i przede wszystkim państwo wielkich, silnych nacjonalizmów to był czas dzisiaj nam nie do końca zrozumiały dzisiaj wtedy koniec, przełom XIX i XX wieku przyniósł te wielkie, te tak zwane agresywne nacjonalizmy. Wtedy się dopiero na przykład pojawia tak zwany nacjonalizm kowieńskiej Litwy, prawda? Która Litwin to Bóg Piłsudski mówił, że jest Litwinem, przecież mówił po polsku. Dla niego kim innym był ten kowieński Litwin, który mówił w tym języku, który dzisiaj uznajemy jako litewski. Był to znacznie skompli bardziej skomplikowany teraz czas wielkich Agresywnych, młodych nacjonalizmów, które mieliśmy u siebie wewnątrz, również w kraju. I w związku ale, ale... z tym tożsamość Polaka była też tożsamością w pewnej kontrze, przeciwko, ale ta tożsamość w dużej części została zachowana i ona procentowała i w czasie wojny i z tej często, jakbyśmy dzisiaj nawet nie powiedzieli inteligencji, bo to byli po prostu ludzie, inteligentem był człowiek po maturze, pamiętajmy, dzisiaj zupełnie w innym znaczeniu tego słowa, to byli ci ludzie, którzy tworzyli Gimnazium. polskość po co, drugiej co Wojnie oznacza, Światowej. oznaczało skończyć gimnazjum, prawda? No, Greka, łacina. A już nie mówiąc o tym, że matura była w zasadzie... Lit, e, wejściem w, grong, w krąg ludzi, których dzisiaj byśmy nazwali z wyższym wykształceniem, chociaż to było wykształcenie średnie, ale ci ludzie, ta świadomość, ona zaprocentowała pokoleniowo. To była ta świadomość, która miała znaczenie tak samo w czasie wojny, kiedy zachowaliśmy świadomość narodową, pomiędzy Polakami okresu I, a II wojny światowej była ogromna różnica, a, czy nie uważa pan, że ale także w Polsce Ludowej. Żebyśmy te ramki złote zrobili do tej II Rzeczpospolitej dlatego, że nas ten komunizm z tym tym brudem tym 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 smrodem, takim tym szarością okopał i potem nagle te pokolenia zaczęły wspominać, jakie, jakie to było państwo, prawda? Jak to prawda. ziemiańska dyskusja literacka, a przecież też miało swoje grzechy. Oj, swoje. Okropne. Polska Ludowa w zasadzie stworzyła przez to niezbyt, niezbyt mądrą propagandę, zresztą, która nie była cały czas w okresie międzywojennym, przynajmniej na początku, w okresie po, woj po II Wojnie Światowej. Polska trochę rehabilitowała, Polska Ludowa rehabilitowała międzywojnie. Międzywojnie za czasów, w których przyszło, tym, którym przyszło wtedy żyć. Tak, tak. Oj, były to trudna politycznie no, sprawa. To było, walka polityczna była y, w państwie w istocie rzecz biorąc w dużej części totalitarny, I bo nie demokratyczny. By uwiodła w ościan, tak, tak. Ale z drugiej strony, proszę, proszę zwrócić uwagę, walka w tym czasie była czymś nieporównywalnie bardziej brutalnym Nikt w dzisiejszych czasach, a nawet nie wyobraża sobie, że można za krytykę polityków y, pobić naukowca. To się nikomu w głowie nie mieści. A wtedy były wydarzenia polegające na tym, że słynny docent uniwersytetu y, y, Stefana Batorego za artykuł w zasadzie z artykuł został ciężko pobity. Jeszcze w dodatku skazany później za to, że jakoby obraził cześć marszałka. Dlaczego o tym mówię? Ściechowski to był? Nie, e, nie Cywiński. Więc i to, było, to, było, to były wydarzenia, które, które były czytelne, bo jednak prasa, mimo konfiskat Żyła, istniała prasa w miarę wolna. Polska ludowa trochę przez swój, swoją taką, antypro, taką negatywną propagandę dotyczącą okresu międzywojennego, zwłaszcza w jej początkowym okresie, polski ludowej, niejako rehabilitowała w naszej świadomości. To wszystko stało się znacznie bardziej różowe, dużo mniej gorzkie, a bywało różne. Ale co jest najważniejsze, teraz my potrafimy te czasy ocenić trzeźwo. Tak, potrafimy i bardzo dobrze by było, gdybyśmy na te czasy patrzyli bez legendy, bo zawsze kiedy tworzymy sztuczną legendę, ona obróci się przeciwko nam, bo ktoś nam e, uderzy w nas prawdą, prawda stanie się naszym wrogiem, bo jeżeli my będziemy przeszłość koloryzować, tworzyć, zastępować przeszłość nawet tą najtrudniejszą legendą, to nie zawsze mamy przyjaciół i ten, kto będzie chciał nas krytykować, a w zasadzie nas, a czasami nawet znokautować, sięgnie po bardzo dziwny, a w zasadzie bardzo groźny miecz. Przecież mówicie nieprawdę no. o swojej przeszłości. Prawda staje się wtedy naszym wrogiem. Lepiej, żebyśmy tak nie próbowali. To czy pan prostu mógłby teraz na przykład wyliczyć że mam, nie wiem, pięć, czy trzy, albo sześć grzechów ekonomicznych największych? tego stulecia. Tej... Całego naszego. Fajne pytanie. To o, to warto oczywiście też trochę na habilitację, ale, weźmy, ale weźmy, postarajmy się. Weźmy do II wojny światowej albo potem i I potem w naszego okresu, tego okresu, bo mamy trzy okresy, jest, trzy epoki. Pierwszy, na pewno ten grzech taki, nazwijmy to... Taki, 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 który można było nie popełnić, a, to znaczy taki, bo, bo który... Wybrać, czyli można było wybrać, a zabrakło nam wyobraźni. To jest przede wszystkim wtedy zbyt restrykcyjna polityka pieniężna, która powodowała, ucisk, że ucisk, tak taki nie, ten... nie. Z... polityka silnego złotego. Mm -hmm. z silnego złotego. Czyli nie stać nas było jako gospodarkę na, jaką... tak, na takiego złotego. Mocno. Prawda? I, i, I przez co brak tworzenia popytu wewnętrznego, o czym mówiliśmy. Czyli Główny. Rynku, tak. Tak. I przede wszystkim pamiętajmy jeszcze między międzywojnia. było bardzo trudny dialog między rządzącymi a kapitalistami, których mieliśmy po pierwsze mało. Część z nich uciekła z naszego kraju razem z zaborcami, bo interesy były bliższe, związane z innym światem Taka niż Polska. Taka aura podejrzenia zawsze wokół. A, tak, tak byliśmy nomen omen, byliśmy państwem głęboko antykapitalistycznym, zresztą w dużej części radykalnym lewicowo. Nie dziwmy się temu, ale prawda taka jest, że pozycja biznesu, jakbyśmy mówili dzisiejszym językiem, była słabiutka, słabiutka. Dlatego jedyną istotną industrializacją była industrializacja państwowa, bo nikt innego nie byłoby na to stać. I oczywiście była ona zasługą, natomiast nie stworzyliśmy silnej klasy kapitalistycznej. Może to było krótki czas, ale w w tym nie wzmocniła się ona i nie stała się czynnikiem rozwojowym. I to jest ten grzech drugi, trzeci drugi. Polski Ludowej. Grzech Polski Ludowej, jak wiemy, teraz łatwo się Polską... Czy Polską... tylko dwa grzechy padli tutaj... Tak, takie łóż, zasadnicze. zasadnicze. Można było inaczej. Pytanie, czy wyobraźnia ówczesnych rządzących pozwalała na tego rodzaju działania. Wiemy, a że nie. Polska Ludowa to może to jest jeden grzech cał, całkowicie. Och, nie, bo na było pewno ogólnienie. nie jest nasz, na bo z jednej strony jesteśmy... Niestety byliśmy przedmiotem, a nie podmiotem i to... Co do tego nie, nie pierwszy, Ale nie żeby, po raz wy, ostatni a wy, a raz wyganie banknotów. No była taka, że. Polaków ocen... I była taka, że właściwie to było zdzierstwo. Jeden do trzech, prawda? To Och się... nie, no to to jest ten przykład tej reformy tak zwanej walutowej. Walutowej i tak dalej, ale ja mówię jako... Ja bym się nie koncentrował na... Bo to oczywiście jest prawda. Wtedy zlikwidowano dwie trzecie popytu krajowego. Oszczędności jeszcze bardzo biednego społeczeństwa. Chyba to zasadniczą, jednym grzechem, który popełniliśmy w tym czasie, prawda? Niezależnie od tego, na ile ten świat, w którym żyliśmy, był narzucony, bo był. Ten no. świat był inaczej urządzony. Nikt nas o pozdanie... Nie tak, i system. za pełną zgodą, żeby nie było wątpliwości. I no tak, tak ten świat się wtedy podzielił. Mm -hmm. To, co było na pewno z jednej strony... Marzeniem, w co się włączyli ludzie często bardzo odlegli lewicowej, czy też nawet nie mówimy bolszewickiej, czy probolszewickiej ideologii, to znaczy próba industrializacji naszego kraju, to było wielkie marzenie i to, że takie samo jak przed wojną, kraj trzeba uprzemysłowić, żeby ten, to uprzemysłowienie wyrwało nas z niemocy Biedy, prawda, która degraduje, która powoduje, że jesteśmy biedni, bo nie mamy, nie mamy zysków, które są nasze. Co było na pewno wadą, zasadniczą koncepcją, tą, którą można powiedzieć, grzechem nie, nie przez nas. Znaczy, wina tego grzechu jest bardziej złożona, natomiast faktem jest, że jego popełniliśmy. Nie każdy grzech w tym znaczeniu takim trochę potocznym jest z naszej bezpośrednio winy. Ta wina, czyli tego zamiaru bezpośredniego. Proszę zwrócić uwagę, The cat sat on the Czy można było w ogóle tam ten ustrój naprawić? Czy on się był na... Pamiętamy, że ja to świetnie te czasy pamiętam, mniej więcej co 5-8 lat naprawiano socjalizm, prawda? No, Były... ja, bo... Nawet myśmy w to wierzyli, że ten socjalizm jest naprawialny, bo nawet takie to, pojęcie socjalizmu. Tak, ale socjalizm z ludzką twarzą. Polski socjalizm, październik 1956 roku. Gołu, tak, tak. Ale ch chcieliśmy to, byliśmy realistami. Propaganda niesamowicie wtedy wpływała na to, ale że. Ale z drugiej strony ona w jakim sensie odpowiedziała części naszym. Myśmy ale chcieli tej panie, naprawy. Jest, część ludzi, naprawdę w społeczeństwach się dowiaduje, po raz pierwszy zobaczyła pieniądze, banknoty w rękach mieli, o, ale... jak budowali nową hutę. 8 godziny, dzień pracy, co robić z całym dniem? Nieprawdopodobny jeżeli, jeżeli kilka awans lat temu, cywilizacyjny. On pracował 16, prawda? No i, I przede wszystkim on. pracował w zasadzie, nie znał pojęcia pracy. Na zysku na zysku. Z, z, dla zysku. Za pieniądze, to prawda? Praca była, żeby żyć, prawda? Żeby, żeby przeżyć. Chociaż to, to był kraj też bardzo biedny. On, jego, jego cechą była ta wewnętrzna akumulacja. Przez naszą biedę budowaliśmy, jak to ładnie wtedy mówiono, za to, że co najwyżej stać nas było na kaszankę i na salceson budowaliśmy przez to fabryki, które później niestety zostały w dużej części zniszczone również w wyniku transformacji. Ale mówmy o grzechu. Bo też, mów, a właśnie, że te grzechy do końca, o grzechu, bo To grzech jest zaczynali. bardzo ważne, żeby zrozumieć. Czy socjalizm ówczesny był w Polsce naprawialny, mimo naszych prób, nie. gdzie był naszy, naszym. ze zegarek zepsutą duszą. Nie byliśmy w stanie tego naprawić. Czego wyrzucić nie Tak, myśmy, myśmy naszą, naszą, naszą potężną, wspaniałą. Ale jednak naiwnością było to, że wierzyliśmy przez parę pokoleń, że można to lepiej zrobić, i notabene przy tej okazji zrobiono rzeczy bardzo ważne. To było serce Bo, że... do przeszczepu, albo śmierć. Tak, no. ale próbowaliśmy to zrobić. I okazało się, że koniec polski ludowej jest dla nas też takim samym zaskoczeniem, jakim było to przed. Tak samo to się zdarzyło w sposób nieprzewidywalny. Nikt jeszcze w 89 roku, czy nawet w 90, nie przewidywał, łącznie z. Z największymi autorytetami sowietologicznymi, że za roku, za rok czy za dwa nie będzie Związku Radzieckiego, który się po prostu sam rozwiąże. Czyli też był to czas zaskakujący i to, co było wtedy naszym grzechem. Naszym grzechem naiwności to jest wiara, że to się da naprawić, naprawić że jest ta ewolucja wyjścia, wyjścia z tego i oczywiście w jakim sensie jesteśmy dziecki, dziećmi tamtej epoki, bo przecież w dużej części tu nie było tego, co nazwijmy, co przerwało historię, bo historia się nie przerywa. Ale mało tego, potem te lamentacje, przecież pamiętamy pierwsze lata po 90. roku, a dawniej to tak, każdy miał pracę, co było, to było, ale można było coś kupić zawsze w takiego, że żyć się jakoś dało. Można było coś zakombinować. Te kolonie dzieci wyjeżdżali, wyjeżdżały niektóre oczywiście. I takie ten resentyment, bo to było takie państwo. Takie, no, Socjalne, tak, głęboko dawało... tak niewiele, ale, nie... będzie, ale nie, będzie jak to ładnie ktoś powiedział, be, nie będziemy jeść dużo, taki, ale będziemy jeść wszystko. Jak taki prawda? szczery pijak. Nie pierwsze dni to rozdawał wszystko, prawda, co staje. Co, tak, co ale potem z drugiej strony pamiętajmy o, tym o pewnym efekcie, którego korzystamy do dzisiaj, być może nawet nie do końca e, przewidywanym, jakim jest efekt demograficzny. Polska ludowa była mimo wszystko potęgą demograficzną i to. To ona, ta a ludna polska. Ustala, wie, aborcyjna mimo, otwarta, otwarta. Mimo, I tak, mimo tego. 20 milionów wycięliśmy. Tak. Ale tak, gdyby, tak. przecież pamiętajmy, ustawę pierwszą aborcyjną. 56. Tak a już. pierwsza była przed wojną w a, latach 30. No tak, to jest grzech. Pamiętajmy, że to było, że ten czas ma. Tu jest te grzechy są, prawda? Musimy na nie patrzeć, ale mimo tak, tak, takiego przyzwolenia. Polska była potęgą demograficzną, no, co, zaludniła polskie, polskie miasta tak, tak, tak. i stworzyła nas takimi, jakimi jest dzisiaj. Bo my wszyscy zawsze jesteśmy. Tak, zbierze, my, chłopi. Tak, oczywiście. Trzecia Rzeczpospolita, Grzech Balcerowicz. Musi no, przełom. To, jest, to było katastrofa. To znaczy, katastrofą było to, że zniszczenie w dużej części dorobku przemysłowego do uratowania. Jest taka stara zasada w gospodarce, którą wtedy jakoś dziwnie, nie sądzę, że nieświadomie zapomniano, jeżeli Twój, twoja, twój biznes nie daje zysków, to musisz go doinwestować, a nie zlikwidować. Ale prawda? nie może zwalczyć, to się przyłączy. Tak jest. jest że, taka. że nie radykalna transformacja, tylko. Kontynuacja, biznes polega na tym, że nie zawsze się zarabia na tym, co się prowadzi. No, Jeśli jesteś konkurencyjny, jesteś słaby, to się podłącz. Możecie przyjmie ktoś i stworzycie. A poza tym musisz przetrwać. Przetrwać. I wiara w to, że tak zwana, jest tak zwana konstruktywna destrukcja. Fajne słowo, prawda? Coś, co się zniszczy, bo się samo odrodzi. Przecież to jest, bo, to jest rodzaj bolszewizm. polażki, tak, to mówię, yy... tak. bolszewizmu Daj, negatywnego. To znaczy w tym znaczeniu zniszczmy, bo to się odrodzi. W gospodarce, w przemyśle łatwo się niszczy. Łatwo zniszczyć przemysł. Ukraść ukradzione. No to to samo... A potem Zachęta. znajdźmy tych ludzi, którzy będą chcieli tam pracować i znajdźmy te pieniądze, które już nikt Jacek nie będzie chciał. ten nazywa się Balcerowicz, tak? Oczywiście, Powiedz. w jakimś sensie. Niech, ja wiem, zna. że tu się będziemy dzielić przez następne pokolenie, a może nie, może jeszcze przez kilkanaście lat, ale musimy mieć tego świadomość, że nie musiało się to, nic nie było... Yy, nie było determinizmu. Jest takie mądre stwierdzenie, że wszystko jest, nic nie jest nieuchronne, dopóki się nie stanie. Oczywiście wtedy, kiedy to już się stało, stało się w jakimś sensie nieuchronne. Natomiast dług... nie musiało tak nastąpić i mogliśmy... Wyjść inaczej z tego, prawda? Więcej zachować, mniej stracić, bo ta wyprzedaż, o której słynnie mówi profesor Poznański, że ta wyprzedaż, wyprzedaż aktywów, państw wyprzedaży aktywów, która trwała znacznie dłużej niż sądzimy, to był nas zubożyła, nas zubożyła Właśnie, do ten dzisiaj. ten jeden taki, ale potężny grzech, co mówił, Balcerowicz wyprzedasz wyprzedaż, biedne państwo na nowo, prawda, stające się, wyprzedaż stoczni. Likwidacja stoczni kopalń, i tak dalej. To wszystko, co, co teraz. Nagle coś, coś, co się okazało i być, być jakoby nieopłacalne. Tak. Niepo... Biznes jest nieopłacalny, jeśli wy... a jeśli inwestycje wymagają, hmm. są konieczne, to trzeba szukać pieniędzy na no, inwestycje. Ale proszę, bo ja popełnię też grzech, bo nie zaproszę naszych telewizów, a w drugiej części będzie mieć więcej okazji, będzie wykład taki już dłuższy pana profesora, więc teraz takie telefony punktowe zapraszamy oto widzimy 56 657 0011 56 657 0012 naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski po muzycznej przerwie czekamy już na telefony państwa Ziemi ukorzeni, zakochani, zabici i zdradzeni Rozrzuceni pod pokrywą liści, rozerwani wybuchem nienawiści Może by nie biły, kiedyś oni w ręce wzięli szale, których dzisiaj nie trzeba nosić wcale. Chociaż kochali się, życiu w niewoli powiedzieli nie. Bez wolności miłość nic nie znaczy, więc i z nimi nie mogło być inaczej. La wina zeszła nagle z gór. Młode demy starła na wiór Zaskoczyła. Zobaczyła maczkę. maćkę Lawina nocą spadła w dół Połamała wielki przez pół By na wiele nie miałych lat Nie pozostał po nich tu ślad Lawina zeszła nagle z gór I odbieramy już telefony. Pan profesor jest tutaj z nami. Serdecznie dziękujemy za przybycie, ale odbieramy telefony od naszych telewizów. Bardzo proszę. Boże. Szanowni Boże, kto jest z nami? Janusz, Janusz z Niemiec. Witamy. Witam również pana profesora. I mam takie czy pana pytania. Pan profesor powiedział, że Piłsudski był Litwinem. To znaczy on był Polszczonym Litwinem czy Polakiem litewskim, żyjącym Polakiem na Litwie? To jest pierwsze pytanie. Drugie, mianowicie chciałbym spytać, bo u nas się żonglowało takim pojęciem, że w Polsce jest ekonomia liberalna, ale jak ja pamiętam, to, no to ten liberalizm trochę inaczej wyglądał, jak to można powiedzieć, jeżeli dyktują. Swoje reguły, wielkie koncerny, takie powiedzmy supermarkety i tak dalej, wielkie koncerny w Polsce weszły. Pamiętamy, że te małe sklepy były i te małe jakieś przedsiębiorstwa były wycinane przeważnie. To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie: czy Polska teraz dąży do takiej gospodarki socjalnej? Jak wydaje mi się, że jest w Niemczech, bo. Tak kiedyś słyszałem, że właśnie Niemcy oparli się na, na którejś z encyklik papieża, który właśnie... Sencyklika i socjalist. E... Proszę? O, czy to annus pewnie, albo tak? No tak to właśnie dużo jest właśnie e, takich socjalnych e, aspektów gospodarce niemieckiej. Czy Polska właśnie w tym kierunku idzie, to miał tyle. Dobrze, panie Januszu, dziękujemy. A z jakich stron pan Niemiec telefonuje? Ze Rządkowy. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy najserdeczniej. Zacznijmy od początku. No właśnie, to się wydaje szokujące, że ktoś mówiący po polsku, należący bezspornie do historii Polski, nazywał sam siebie Litwinem, bo to pojęcie dzisiejsze to, co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem Litwinów, czyli, czyli tak tych... To jakby się nazywał góralem poniekąd. E, nie, nie, nie. To jest... E, nastąpiło coś przed stu laty, taki trochę więcej niż przed stu laty, e, w, coś w rodzaju zawłaszczenia. E, Litwini... Ci, którzy uważali się za Litwinów, korona, mówili po, po, polsku. po polsku. Oczywiście część mówiła po rusku. Pamiętajmy, że językiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli państwa, którego już dawno nie ma, nie był ani polski, ani litewski, tylko ruski. I on był językiem urzędowym tego państwa. Troszkę inny niż rosyjski. Tak, ale, ale z tego samego pnia i cyrylicą pisany. I to, że ówcześni ludzie, ci przed wojną, mówiący po polsku, którzy się rodzili, na Wileńszczyźnie, czy na przykład rodzili się na, nawet na Kowieńszczyźnie, ale także rodzili się w okolicach tych miast, na przykład Mochylewa, czy na przykład Pińska, ba, ba. Adam Tak jest. Uważali się za, oni się przedstawiali jako Litwini. Po Litwo, ojczyzno tak. moje. I ale, ale jest mamy Polakiem do czynienia z tym, że ówcześnie pojęcie Litwina. W naszej świadomości niewiele miało wspólnego z czym, z dzisiejszą Litwą, którą reprezentują ci, którzy stworzyli to nacjonalistyczne, w sumie pamiętajmy, antypolskie w tamtym okresie i w dużej części swojej historii państwo litewskie, tego co nazywamy Litwą Kowieńską, czyli tego, w tym języku, którym ona teraz mówi. I nie dziwmy się temu, co może być dla nas zaskoczeniem, że można było mówić po polsku, czuć się litwinem, i należeć do tej samej wspólnoty. Czyli należeć do wspólnoty czego? Polskość się odrodziła przez język. To jest jeden z wielkich fenomenów, zresztą genialnych fenomenów, że nie poprzez związek etniczny, nie poprzez rasę, ale przez język i w dużej części przez religię, prawda? Czyli polskość była związana z językiem, czyli kultura i świadomość. Dlatego nie dziwmy się. Polak, katolik, to nikt, tego, nikt tego nie Ach, odrywa. I mówią... Dlaczego jesteś Polakiem? Bo mówisz po Polsku prawda? Czyli jesteś, myślisz, mówisz jeśli języ i mówisz w danym języku, jesteś Polakiem. I co nie oznaczało, że w sensie pochodzenia ci ludzie na przykład nazywali się Litwinami, prawda? Bo pochodzili ze wsi, czy też z dworów, czy też z miast litewskich, które były częścią w sensie państwowym, już wtedy już nie bardzo istniejącego, ale państwa litewskiego. Jeśli ja, cho chociażby Longinus pod Bipięta czuł się Polakiem, <śm> walczył. No, no, y ostać. To było jedno z większych państw. Paradoksów jeszcze XVII wieku, że ludzie, którzy nie mówili po polsku, czuli się czym? Czuli, uważali się za przynależnymi do Rzeczpospolitej jeszcze nie obojga narodów, bo ona była w zasadzie już obojga narodów i, i nie język, czyli świadomość. Dopiero później język zaczął nas łączyć i to był przede wszystkim pomysł na przetrwanie zaborów. Drugie pytanie... Liberalizm. 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 No, oczywiście, że ma pan rację. To jest Liberalizm współczesny jest Taką fasadą językową, pojęciem takim, pojęciem fasady, za którą się kryją w zasadzie taki system oligarchiczno-korporacyjny, bo nam często się przeciwstawia tak w takiej narracji publicznej, że albo są gospodarka, rządzą korporacje, albo rządzą oligarchowie, i pojąć to drugie to jest dużo gorsze od tej pierwszej, a, 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 a gospodarka rządzona przez korporacje jest gospodarką, Liberalną, a ta przez oligarchów nie. To są, no to są takie. To jest ten fałszywy język poprawności. Współczesny świat, ten współczesna nasza gospodarka, jest zdominowana zdominowana w każdym tego słowa znaczeniu. Także system polityczny. A wolność przez, przez, jest potrzebna tylko Przez, na, przez właśnie albo. Korporacje albo oligarchów, i między nimi nie ma żadnej zasadniczej różnicy, jeśli chodzi o stopień szkodliwości. Nawet nie można powiedzieć więcej. O ile w przypadkach gospodarek, gdzie są oligarchowie, to jeszcze potrafi władza, która chce z nimi prowadzić, może nie walkę, ale chociażby dialog, ma z nimi rozmawiać, z reguły wobec międzynarodowych struktur jest za słaba, żeby mogła nawet być stroną dyskusji. I to, co spowodowało, o czym pan powiedział, że. Poprzez takim zaparawanym pseudoliberalizmu zniszczono tą część wolności gospodarczej, którą pan dawał przykład małych sklepów. Wiemy, że to jest nasza, naszą suwerenność, nas jako narodów, a potem jako państw, tworzy to, że nie dzielimy się tylko biedą. Czyli nie tylko nasze są płace, ale nasze są również zyski. Jeżeli podzielimy się tak, że dla nas są płace i to w dodatku niskie, a zyski są już międzynarodowe, a jak są straty, to ma je pokryć nasze państwo, prawda? bo to tak wygląda, upaństwowić straty i sprywatyzować zyski, no to jesteśmy, nie tylko będziemy biednieć. I nie tylko, nie będziemy się mogli wyrwać z tego, co jest tym zaklętym kręgiem braku inwestycji, które my, nie w naszym interesie są realizowane. I będziemy... Jest, I przede wszystkim będziemy słabnąć, bo wtedy, kiedy my, my kiedy... Mamy prawo do zysków, czyli zyski są częścią udziału również. Nie... Tę część produktu nowo wytworzonego, z którym tworzą zyski, nie są one obce i nie są transferowane. Wtedy mamy szansę na co? Na to, żebyśmy się wyrwali no, z rozdział w Tak, Ten rozdział tej książki Pana Glapińskiego. Ekonomia niepodległości był dolary dla Jelcyna, bomby dla Czeczeńców. <laughs> Zgodźmy się, to jest oczywiście trochę bombą, ale pokazujące w ten sposób, że każdy system, w którym Dzielimy się w ten sposób, że niskie płace dla pracowników miejscowych azyski, które są umiędzynarodowione, jest zawsze, zawsze groźny. On zawsze w jakimś sensie zagraża naszej, nawet politycznie, naszej suwerenności. Natomiast, jeśli chodzi o trzecie pytanie, gospodarka, no to jest właśnie. Jeśli jest jakieś osiągnięcie współczesności, bo poza postępem technicznym, czyli innowacjami, które organizują nasze życie, zastanawiamy się często, co nasza epoka przyniosła tak naprawdę, jaki przyniosła tą wartość, tą pozamaterialną, która, ale która jest trwała i ważna, to jest chyba to, co w tej części świata, że, zje, że jest to, że widzimy potrzebę. Ludzi biednych, że nie chcemy biedy, że chcemy, że uważamy, że jest obowiązek wobec tego, kto jest poszkodowany. Zaczynając od tego, kto jest niedołężny i chory, kończąc na tym, którym się nie zawsze wszystko w życiu powiedzie, że jesteś kowalem swojego to losu, ale. nie ma dyskusji, czy jechać na pomoc, czy nie, tak. I się to opłacasz. I nie jest swoją, twoją sprawą prywatną, twój problem, jeżeli będziesz cierpieć, czyli że jesteśmy. To jest chyba jakieś wielkie ośmiu. Osiągnięcie, prawdziwe osiągnięcie, to dobrego, co wzięto z socjalizmu i starając się odrzucić to wszystko, co było złe. Realizacja pewna większość. Większo jest, jest bardzo większo ważne. I to jest, jeżeli chcemy stworzyć państwo, państwo przyjazne, które nie będzie państwem, z którego będzie młode pokolenie uciekać. Przede wszystkim my musimy odbudować naszą konsumpcję. Jak wiemy, my jesteśmy w czasie wielkich rewindykacji płacowych. My już mamy dość czasów zaciskania pasa i konkurencji poprzez niskie płace. My chcemy żyć podobnie jak ci, którzy są niezbyt odlegli od nas, a do których można bardzo łatwo się przenieść. Którzy czyli, przegrali wojnę, którzy przegrali, ale nie tylko. Że zbyt łatwo jest zmienić miejsce. Kiedyś te bariery granic były dużo, dużo silniejsze i, było, i przemieszczanie było czymś kosztownym i trudnym. Teraz nie ma takiej Żeby bariery. Słowa zachęty, przyjeżdżajcie, bo Polska się odradza, były coraz bardziej realne. A wracajcie, przede wszystkim wracajcie. musimy, jeżeli państwo będzie. Państwo to jest tak zwanej społecznej gospodarki rynkowej. O paradoksie my mamy to nawet napisane w konstytucji. To trzeba widzieć, że myśmy przyjęli to jako zasadę ustrojową. Tak. Państwo społecznej teraz, gospodarki to rynkowej, to tylko ostatnie słowo żeby odpowiedzieć na Szczęta. pytanie państwo, które chroni tego, któremu się nie udało. Bardzo dziękuję. Mamy telefon, prosimy bardzo. szczęście Boże. Szczęść Boże. Tak, i pozdrawiam serdecznie gościa, pana profesora, ojca prowadzącego. Witamy, panie Piotrze. I mam takie zagadnienie. Wchodzi. Padało słowo, troszkę. pan profesor był uprzejmy wymieniać parę razy, nawiązywać do różnych rewolucji. I, i, I chodzi mi, nie lubię tego słowa, ale chodzi mi o podatki, jak, o podatki o działalności gospodarczej. Jak patrzę na te podatki, czy to będzie CIT, to one są tak stworzone że... Że tam wszędzie są możliwości kombinacji. Na no, przykład, wiadomo, zawyżać koszty, przywacie też, czy więcej możliwości jest nieraz. Tak myślę, że te systemy nie zostały stworzone po to, żeby była możliwość wyprowadzania pieniędzy z, systemów, z obrotu systemów finansowych z poszczególnych państw. I czy jest możliwość takiego rewolucyjnego skonstruowania podatku, który. Byłby prosty i nie miałby możliwości kombinacji, ma, różnych machinacji. Mówiło się swego czasu o, tylko, żeby prowadzić podatek od, war, to, od sprzedaży. Y, oczywiście przeciwnicy mówili, że no tak, ale jedna sprzedaż obarcza dużym zyskiem, druga niskim, podatek byłby taki sam, ale w, tak na dobrą sprawę... W, działalność gospodarcza, w wyniku której sprzedaż daje mały zysk, no, no należałoby wtedy zmodyfikować. Po prostu rozumiem dobrze pytanie. Jeszcze jakieś... Y przy okazji? Mówiono, mówi się o tym, że, że gdyby taki podatek wprowadzić, to żeby globalnie taki sam wpływ był do budżetu, to on by wynosił dosłownie kilka procent, by się nie opłacało. I pytanie jest właśnie, czy Unia Europejska pozwoliłaby na tym coś takiego i czy pan poseł zna jakiś system podatkowy, który byłby pozbawiony tych wszystkich wad, które te podatki aktualnie mają. Ja, dziękuję. dziękuję. panie Piotrze, pozdrawiamy. Panie poseł, że podatki to po nas Pytanie zasadnicze dotyczące. Działania w dobrej wierze tych, którzy tworzą systemy podatkowe. Jak wiemy, że do, dopiero od niedawna mówimy o tym w sposób no, otwarty. To, co się zdarzyło przez ostatnie co najmniej 10 lat, ale to nie jest to jest mniej więcej ten czas. No, przecież Panama Papers było, pamiętamy takim wydarzeniem, które otworzył oczy opinii publicznej że coś się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, że może na przykład w jakimś państwie stworzyć system podatkowy po to, żeby można było oszukiwać, prawda? Czyli, że jest coś takiego jak e, tworzenie podatków po to, żeby tak jak używać, je, używając Pana języka, kombinować. kombinować tak. Jest coś takiego? Oczywiście, że jest. To jest to zło, które tu wkroczyło i to trzeba... Znowuż ja wiem, że wszyscy, którzy się dbają o europoprawność, będą mi mieli to za złe, ale oni dobrze wiedzą, że to jest nic oryginalnego, co ja powiem. Bardzo zły wpływ miała właśnie działalność Unii Europejskiej. No przecież pamiętajmy o tak zwanych umowach luksemburskich. Co to są umowy luksemburskie? Ciche, ciche. Nie, tajne umowy, przenieść fikcyjnie do Lik Luksemburga swoją siedzibę, ja ci dam przywilej podatkowy na podstawie tajnej umowy, a przecież są to umowy do dzisiaj obowiązujące, czyli nastąpiło coś, co nazywamy sprzeniewierzeniem. Podatki tworzone nie w interesie publicznym, tylko w interesie tych, którzy chcą unikać opodatkowania. Powstało nawet coś takiego, co się nazywa międzynarodowy biznes podatkowy. Ludzie, którzy to załatwiają, na gigantycznych pieniądzach. Za gigantyczne pieniądze można kupić ustawę, można kupić przywileje podatkowe. Podatki stały się towarem. Czy to jest coś obecnego w naszej rzeczywistości? Niestety to nie jest tylko obecnego, to jest coś dominującego i dopiero niedawna opinia publiczna w Polsce otworzyła oczy, że jesteśmy w jakimś świecie, w którym mamy odwrócone wartości, czyli, czyli kartezjański wielki zwodziciel, który dobro nazwał złem i odwrotnie, a zło dobrem. I czy należy się z tym rozprawić? O, oczywiście. mój Boże, oczywiście, tylko obrońcy słyszymy. są tego, są Karżere przepotężni, tak, Bo za tym się zarabia, zarabia się gigantyczne pieniądze. Ten system daje zarobić. Trzeba latać z pistoletem, tak. i napadać na banki. Wystarczy fałszować faktury, i jeszcze Urząd Skarbowy zwróci pieniądze. I to, co jest nam potrzebne, Pan powiedział słusznie, że nie lubi rewolucji, ale tu jest potrzebna rewolucja, czyli ale rewolucja przywr przywracająca wartości. Podatki mają być tworzone nie przez międzynarodowy biznes podatkowy, który działa na zlecenie lobbystów, którzy chcą nie płacić podatków i za to można to można kupić tylko w interesie obywateli. Czy to będzie proste? Tu muszę wszystkich zmartwić. Prostych systemów nie ma, bo rzeczywistość, w której żyjemy, jest nieco bardziej złożona, ale może to być w dobrej wierze, czyli chronić uczciwego, a niekoniecznie cwaniaka. Teraz bardzo szybko bo mamy już mało czasu. Jedno pytanie szybkie i odpowiedź może się zmieścimy. Bardzo prosimy. W takim razie, a może rzeczywiście czas, żeby podsumować tę część rozmów, panie profesorze. A więc staraliśmy się mówić o stuleciu niepodległej, stuleciu w wymiarze przemian ekonomicznych, o ludziach wielkich, którzy pomogli, pomagali Polsce się odradzać ekonomicznie. Jedno zdanie, ocena tego, co teraz mamy w Polsce od dwóch lat. Znaczy po pierwsze myślimy co było nam bardzo potrzebne. Myślimy w kategoriach interesu narodowego, tak jak go usiłujemy sami zrozumieć, bo nikt nas nie ma nie ma monopolu na zrozumienie interesu narodowego, ale jak sami nie będziemy szukać tego co się kryje pod tym pojęciem, to Nikt za nas tego nie zrobi, czyli szukamy czegoś, co nazywamy patriotyzmem ekonomicznym, wspierajmy to, co jest nasze w imię wartości, pojęcia wspólnoty, czyli tego, żebyśmy wyrwali się z naszej biedy, czyli tak zwanego, to się ładnie nazywa, pułapki niskiego, niskiego tempa rozwoju. Czyli my dokonaliśmy. Tu, tu powiem tak no, językiem niepoprawnym. Myśmy dokonali pewnej rewolucji pokoleniowej. To już nie jest moje pokolenie, ale jestem z tym pokoleniem i trzymam za nie kciuki, że chcemy od nowa, po raz pierwszy jako Polacy. Nie boimy się o prze, o prze, nie boimy się przyszłości, szukamy tylko przyszłości i w jakimś sensie bo, nie boimy się eksperymentu, byle by on był w naszym interesie, czyli mamy dbać o to, co jest dla nas wspólne. I jeżeli tak będziemy myśleć, możemy się różnić w tym, co rozumiemy, co jest kryje się pod, pod tymi słowami, ale jeżeli chcemy. Używać tych samych słów, to być może zbliżymy się w ich rozumieniu i przez to no przez to będzie, będziemy szczęśliwsi, będziemy się częściej uśmiechać do siebie, bo to jest też bardzo ważne, bo kiedy się boimy przeszłości i przyszłości, najczęściej mamy pretensje do siebie i wtedy burczymy, tak naibbądź po prostu, obawiamy się, nasza obawa o czas, w którym żyjemy i czas przyszły. Jest czasami tak silna, że uciekamy i boimy się przyszłości i mówimy, gdzieś jest, szukamy gdzie indziej szczęścia, bo tu go prawdopodobnie nie znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli wiedzieć, widzieć przyszłość, którą, na którą uwierzymy, że mamy wpływ, to będziemy mieli wpływ. No tylko czyli to nie nieraz takie stękanie opozycji, że to w złym kierunku, że to się zemści, że my rozdamy tą Polskę. Od 20 lat wzrosła potrzebna dzietność. Jest nam... dzietność no Na przede wszystkim przestaliśmy wymierać, a to już jest, można powiedzieć, sukces i można powiedzieć kondycję sine qua non przetrwania. Ale oczywiście, że opozycja jest potrzebna. Opozycja, która nas krytykuje jest potrzebna i nawet ta opozycja niekonstruktywna jest nam potrzebna, bo taka jest część naszej rzeczywistości. Zawsze byliśmy w krytyce politycznej wobec siebie trochę nieprzejednani, ale pamiętajmy o tym, że bo krytyka jest potrzebna. Dlaczego? Bo krytyka nas najwięcej uczy, i nawet ta krytyka, która jest niekonstruktywna, w złej wierze i nawet czasami podła i jest potrzebna, bo ona nas uczy, od krytyków się nauczymy, stara, banalna myśl. Ale i, on, i wtedy być może będziemy deponentami tych wartości, które są naprawdę ważne. Tak, żeby była to chyba logiczna, panie profesorze, nie może być tak, że krytykuje, bo 2 i plus 2 jest 5. I będzie bił pięścią. <grym <grym bo jakimś... Boże, może to część naszego kolorytu. I odkąd pamiętamy w całym naszym stuleciu, a zwłaszcza w tym stuleciu u jego zaradnia, w czasie, o którym mówiliśmy, to wtedy ta krytyka... Była jeszcze bardziej brutalna niż obecnie, i różnice różniliśmy się, wcale nie różniliśmy się ładnie. I nawet w jakimś sensie nie potrafiliśmy sobie psychicznie z tym dać rady. No ale my może o tyle jesteśmy mądrzejsi, że potrafimy to udźwignąć. udźwignąć. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę część naszych rozmów. Drodzy za zapraszamy na drugą, również myślę bardzo ciekawą o 21.30, a więc Wiek Niepodległej, problemy ekonomiczne, nie tylko, które będzie nam tłumaczył, przedstawiał, jeszcze okraszał. Tutaj też nowymi ciekawymi faktami. Pan profesor Witold Modzelewski, dziękuję za wszystkie telefony. Dziękuję bardzo. I za spotkanie zapraszamy.